Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Na wstępie zachęcam Was oczywiście do zostawienia łapeczki w górę, komentarza, a jak jesteś nowym widzem, zostaw subskrypcję. Bez przedłużania zapraszam Was serdecznie do oglądania. Mamy poniedziałeczek, 6:30 jest. Auto oczywiście swoje prywatne standardowo zostawiłem na parkingu strzeżonym. No i tutaj sobie z bucika przyszłem, taki spacerek poranny. No ale problem jest taki, że nie ma paliwa. Byłem na stacji się zorientować, czy paliwo dzisiaj będzie. Powiedzieli mi, że dostawa ma być 6:30 albo koło 7:00, gdzieś w tych granicach. Więc no co, chwilowo poczekamy, czy faktycznie będzie ta dostawa. Bo jak nie będzie tej dostawy paliwa, no to niestety, powiem Wam tak, będę musiał, kurde, rozpiąć się, czyli, kurde, wypiąć się z naczepy, pojechać 35 km, żeby się zatankować na Orlenie, wrócić się, wpiąć się, no i pojechać, kurde, do Liberca. No niestety, kurczę, wszystkie tankowania robimy tylko i wyłącznie na CPN-ach orlenowskich, bo ma tą flotę, jest flota orlenowska i tylko na tych CPN-ach. No i tu jest ten pies pogrzebany, bo tak jakby był, kurde, nie wiem, by była DSV-ka karta, czy inne karty jakieś w razie W, to byśmy mogli na innych CPN-ach się zatankować, a tak, no niestety, tak to właśnie wygląda. Dobra, ja się przebiorę i za chwilę się widzimy. I dobra, ja już jestem poogarniany, więc oczekujemy za dostawą paliwa, bo nie uśmiecha mi się, kurczę, powiem Wam szczerze, że jechać 30 do 40 km na stację, żeby się tankować, albo okazało się, że tam nie ma paliwa, no słabe to by było. Ale najlepsze z tym wszystkim to, co się zorientowałem już nawet w sobotę, tego paliwa nie było 3 dni. Z tego, co kobiety mówiły na stacji, że od czwartku nie było tu paliwa. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że w sobotę o godzinie 13-14 była dostawa paliwa, a o godzinie 21 już nie było paliwa. Był tylko gaz. Bo jeszcze w sobotę to można było sobie benzynę 9,8 zatankować, ale już na wieczór nic nie można było zatankować. Ja byłem w szoku, jak można zakorkować stację. Naprawdę ja byłem w szoku. Teraz Wam właśnie pokażę, co odstawiali Czesi, co nie? Proszę bardzo. Kurwa, no nie. Czesi właśnie tak tankowali paliwo. Takie ilości baniek. Masakra. Ja nie wiem, jak ten kurde samochód to później mu dźwignął, nie? Te ilości paliwa w bańkach. Masakra. No ale trudno, no życie. Aj, no co? No poogarniam, pootwieram sobie firany, pójdę na stację. Kupimy sobie kawę. I będziemy oczekiwać. O. To jest dobra informacja. O 7:20 była właśnie cysterna w tamtym punkcie. W tamtym punkcie zrzucała paliwo. Ona już zrzuciła. Ja sobie w międzyczasie wziąłem kawę i pytałem się kobitki przed chwilą, czy będzie już można tankować. Ona powiedziała, że dopiero za półtora godziny można będzie podjeżdżać i się tankować. Paliwo już wstępnie jest, no ale co z tego, że jest, jak kurde jeszcze nie można się tankować, co nie? A kolejka już się, kurde, tam widziałem pod dystrybutorami porobiła. No nic, no co? No musimy poczekać, nie będę, kurde, się wypinał teraz i jechał, kurde, specjalnie 30 parę kilometrów po to, żeby pojechać, żeby się okazało, że tam nie ma paliwa, co nie? To już tutaj poczekam, jak koło 9, po 9 stąd wyjadę, to będzie dobrze. Oj, 7, kurde, 40, a my czekamy za paliwem, ja pierdyle. No, normalnie masakra, tego nie grali. Normalnie, kurde, mówiłem Wam, że paliwo gdzieś będzie można tankować za półtora godzinki, co nie? No, można będzie. A ja Wam pokażę, co się już zaczyna dziać. Bo jak wcześniej nagrywałem, to widzieliście dostawczaka. Ja otworzę teraz okno. Obrócę kamerę w tą stronę. Jest dostawczak. Jest. A co tam jest? Od zajebania baniek. Ustawiany. Kurwa,
No nie. Dobra, połowa sukcesu, moi drodzy. Udało nam się w końcu, kurczę, że tak powiem, zatankować paliwo. Czekajcie, bo muszę teraz tu się poukładać z tą wodą, bo sobie musiałem wodę kupić, bo nie kupiłem sobie wody. Dobra, tu śmietnik, dobra, z tyłu damy sobie kawę. Wszystko mamy, dobra, możemy jechać. Ja pierdyle, nareszcie, kurde, do pracy. Mówiłem, że jak koło dziewiąta z hakiem wyjedziemy, to będzie dobrze. No i tak się właśnie stało. Dobra, zapnę pasy, bo już mnie ten dźwięk też denerwuje. Zatankowane, w sklepie właśnie też byliśmy, jak wam mówiłem. Kupiliśmy wody, dwie zgrzewki, żebyśmy mieli na później. Najważniejsze, że się, kurde, doczłapaliśmy w tej kolejce, nie, do paliwa. Gdzieś dopiero za 29 byłem pod dystrybutorem. Ludzie normalnie jakby wiedzieli, że te paliwo już przyjechało. I nagle się zjechali. Masakra, co się dzieje. No ale, no nic. Grunt, że jesteśmy zatankowani i możemy spokojnie sobie swoją robotę robić. No troszeczkę mi z tym wszystkim tu popierniczyli. No ale nic nie poradzimy już na to. Dobra. Jedziemy. Odzywam się, kurde, na szybko. Jesteśmy właśnie w trakcie już załadunku. Już nas zrzucili, teraz nas ładują. Już mamy 6 pojemników łącznie, więc można już, że tak powiem, kunicę przesuwać. Kunicę przesuwać i układać deski. Dobra, trzeba się wziąć, że tak powiem, za robotę. No, już jest 6 pojemniczków, więc odezwę się, jak ten wyjadę. Okej, już jesteśmy załadowani. Jedziemy sobie właśnie na myjnię umyć tego klamota. Ale powiem wam, że on jest tak uwalony, kurczę, przez te nocki, że szkoda gadać, nie? Najbardziej to jest szyba czołowa i cały przód od tych, kurczę, robali. Najważniejsze, że jesteśmy załadowani. Ja pierniczę, w pół do 12, nie? W pół do 12 to my już gdzieś powinniśmy być głęboko w Czechach. No ale co poradzimy. Dobra, odezwę się, jak umyję tego klamota i wyjadę sobie na spokojnie. Siemaneczko, siemaneczko, witam was serdecznie w te popołudniowy wtorek. Ja jestem na terytorium Polski, w sumie w Polsce jestem, lepiej by to zabrzmiało. Droga nas tu nie rozpieszcza. Niecałe 10 km mam do CPN na Orlena. Od razu chciałbym was z góry przeprosić, że się wczoraj w poniedziałek nic nie odezwałem i dzisiaj praktycznie też się nic nie odzywałem, ale jest to spowodowane tym, że wczoraj mnie, kurczę, naprawdę rozbolał tak ząb, że nie mogłem sam ze sobą wytrzymać, a co dopiero cokolwiek mówić. Dzisiaj mi troszeczkę to, kurde, że tak powiem, przeszło. Zjeżdżam właśnie, bo będę, kurde, chciał poszukiwać, jak najszybciej mi się uda, uda mi się. Wczoraj obdzwoniłem wszystkich dentystów, nikt nie był mnie w stanie na dzisiaj z bólem przyjąć, a jeszcze dodatkowo, jak usłyszeli, że to jest ósemka dolna, to tym bardziej. Znalazłem dentystę, chirurga, to w sumie mi znajomy mi podpowiedział, żebym do niego zadzwonił, więc mam go, jestem zapisany na dzisiaj właśnie na 18:30, dlatego też, kurczę, powiem wam szczerze, że modliłem się o to, liczyłem na cud, żeby się nic mi na drodze nie wydarzyło i udało mi się. No, 16:35 już właśnie dochodzi, więc jest elegancko. 3:50 jak nigdy mi wyszło, 4 godziny jak wjadę na CPN-a.
ale to jest ból niemiłosiernie. Nie dość, że kurde, troszeczkę w sumie mi już ten ból przeszedł, ale to nie aż jest tak, jak powinno być, ale najgorzej to mnie łeb boli. Tak mnie łeb jeszcze od tego, kurcze, boli, że szkoda gadać. Dobra, ja cisnę. Muszę jeszcze, kurde, jak będę tego, szybko do apteki po, nie wiem, czy kurczę, po jakieś tabletki przeciwbólowe, czy co, nie mam pojęcia. Uuu, a co tu za ciężarówka jedzie? Taka mała niespodzianka. Witam was, moi drodzy, witam was, moi drodzy. Ja jeszcze, że tak powiem, żyję. Jestem po usunięciu ósemeczki. Opuchlizna. Opuchliznę mam. Znieczulenie już puściło. No i najgorsze w tym wszystkim jest to, jak znieczulenie puściło, że czuję ten ból, ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie mogę, kurczę, normalnie się napić. Chodzi mi o to, że nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście coś takiego, ale ja mam to ogólnie pierwszy raz, bo miałem usuwaną szóstkę i nie miałem takiej sytuacji. Chodzi mi o to, że na przykład jak chcę przełknąć ślinę, to mnie normalnie strasznie, kurczę, od tego znieczulenia, od tego wyrwania zęba boli mnie, kurde, gardło. Napić się nie mogę, bo kurde, czuję ten ból. Nie wiem, czy to jest normalne, czy nie. No ale jakoś trzeba, kurde, żyć. Jestem, kurde, wyposażony w ketanol. Ketanol to ja zawsze mam przy sobie, ale w razie W kupiłem jeszcze sobie APAP, bo wyczytałem, że ponoć APAP sobie daje świetnie radę. No więc zobaczymy, jak to wyjdzie po dzisiejszym dniu i po kolejnej nocce. Na razie wiem jedno, że jest tragedia. No ale mniejsza o to. Ja wiem. Ciemno jest, a ja wjechałem na stację, moi drodzy, żeby zdać boksa czeskiego i pobrać nowy. Czy nam się to uda? Nie mam pojęcia, a muszę po prostu to zrobić. A dlatego, że w tamtym tygodniu przyszła mi nowa karta do tankowania i zmiana firmy była. Czyli wszystkie urządzenia trzeba powymieniać na nową firmę. Więc za chwilę zobaczymy, czy damy radę to ogarnąć. Dam wam znać, jak to wyglądać będzie. Więc moi drodzy, mamy wszystko poogarniane. Z tego boksa czeskiego, co im dałem, to został on zdany oficjalnie, czyli wszystkie dane zostały wyrejestrowane z opłat czeskich, jak i firma. I na tego boksa, którego ściągnąłem, bo to jest ten sam boks, który miałem tu w aucie, zostało wprowadzone nowa firma. Te tablice w sumie też tablice zostają, czyli są na nowe dane firmy i teraz potrzebujemy zmienić na właśnie. O, jest, udało nam się. Hehe. Mamy 2 plus 3, 5 osi. Oh yeah. Dobra, mam nadzieję, że ten boxer będzie tutaj lepiej funkcjonował niż tamten, więc zobaczymy. W sumie jeden czot, myślałem, że dadzą mi nówkę, a oni po prostu poszli na łatwiznę. Wyrejestrowali go z danych i wprowadzili nowe dane. No ale 3,5 km mamy. Dobra, lecimy. Ja pierniczę. Jeszcze muszę się wypiąć z pasów. Dobra, let's go. Jesteśmy na miejscu. Mamy godzinę. 6:18. Jesteśmy zameldowani. Przede mną są dwa samochody. Jeden jest na placu. No i na razie wstępnie opcja jest taka, że po kolei trzeba wjeżdżać. Ja ty po kolei to już tutaj, kurde, przez ten okres tak przerabiałem, że szkoda gadać. No nic, zobaczymy, ile nam zejdzie. Do 8:00 powinniśmy wyjechać. Powinniśmy. Dam wam znać, jak to wyjdzie. W praniu oczywiście. No, teraz przyszła kolej na mnie. Będziemy wjeżdżali. Odstaliśmy 1,5 godziny.
Odstaliśmy sobie 1,5 godziny. Wiem, że będę wjeżdżał, bo za mną jest bezkolejkowiec, ale dziadek przyszedł i mówił mi, że jak on wyjedzie, to ja będę mam wjeżdżać, więc tak się to będzie właśnie działo. O, do 8 miałem wyjechać, po 8 jak wyjadę, to będzie dobrze. No, życie. Życie w transporcie. Normalnie. Nic nie poradzimy. Aczkolwiek obstawiam, że ten bezkolejkowiec zaraz wjedzie za mną i będzie za mną stał i będą go też zrzucać. Tak też będzie. I ja wam to mówię. Bo zazwyczaj tak jest. Moich pojemników nigdzie nie widzę, żeby były gdzieś na dworze. Dobra, działamy. Młoteczki, cyk, pyk i let's go.